Witajcie! Z tej strony Adam z kanału C.E. Wracamy z podsumowaniem informacji transportowych. Walka z koronawirusem trwa i jest coraz skuteczniejsza. Korki na granicach nadal są duże, ale zmniejszają się. Rząd też stara się pomóc kierowcom, którzy spędzają długie godziny na granicy. Oczywiście nadal musimy utrzymywać czujność, dystans od innych ludzi oraz higienę rąk. Ponownie dziękujemy wszystkim kierowcom za ich trud. W tym oczywiście także kierowcom Omegi Pilzno, wśród których panuje spora mobilizacja. Mamy informacje też od naszej spedycji, że współpracujący z nami przewoźnicy są równie zdeterminowani, żeby się nie zatrzymywać. Transport to też pole walki o powrót do normalności, a wy kierowcy w tych bardzo trudnych czasach jesteście jego bohaterami. Pamiętajcie o tym. Przypomnę jeszcze, że wszystkie tego typu materiały publikujemy z hasztagiem transport kontra wirus". Zachęcamy was do korzystania z tego hasztagu w waszych mediach społecznościowych, szczególnie jeśli macie do przekazania jakieś ważne informacje, na przykład o sytuacji na drogach lub na granicach. Używajcie go też, jeśli chcecie się podzielić refleksjami na temat obecnej sytuacji w transporcie. Przypominam, transport kontra wirus. Jedziemy z tematem. Zaczynamy od sytuacji na granicach. Jest lepiej. Jednym z powodów polepszenia się sytuacji mogą być zmiany związane z kartami lokalizacyjnymi. Obecnie wypełniają je tylko osoby wracające do Polski, przykładowo z podróży lub urlopu. Kierowcy pracujący w transporcie drogowym oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w państwie sąsiednim nie muszą już wypełniać kart lokalizacyjnych. Sprawdza się im jedynie temperaturę ciała i dokumenty. Dzięki temu transport się nieco upłynnił. Już w nocy na granicy z Niemcami, w Wędrzechowicach, stało się 8 godzin a w Olszynie około 5-6 godzin. To nadal dużo, ale o wiele mniej niż było jeszcze wczoraj. Na granicy ze Słowacją w Chyżnem stoi się około pół godziny. Mniej niż godzinę czeka się w Kudowej na granicy z Czechami. Granice Niemcy-Czechy przekracza się bez przestojów. Podobnie jest na granicy Niemcy-Francja w okolicach Sarbryken. Pomiędzy Rumunią i Bułgarią kierowcy stoją w korku około 4 godzin. Najgorzej jest nadal na granicy z Turcją. Tam czeka się bite dwie doby. Pomimo tego, trzeba przyznać, że odciążenie kierowców ciężarówek z konieczności wypełniania kart lokalizacyjnych było dobrym posunięciem. Przed zakorkowanymi granicami powstają punkty z prowiantem i wodą. Można tam też dostać karty lokalizacyjne do wypełnienia. To dla osób wracających do kraju z wycieczek. Rozstawiane są również przenośne toalety dla kierowców czekających w korkach. Punkty organizowane są przez wojewodów na polecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zależnie od województwa, w rozdawanie produktów zaangażowana jest Straż Graniczna, Policja, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeden z naszych widzów potwierdza, że na granicy w Wiedrzechowicach, na początku aż 4 przed pierwszym kilometrem jest punkty z żywnością, wodą i deklaracjami. Wiemy o tym, bo użył hashtagu Transport wirus. Was też do tego zachęcamy. Dodam, że w dostarczaniu prowiantu i wody podróżnym pomaga strona niemiecka. Dodatkowo pracownicy sieci Orlen rozdają prowiant podróżnym po obu stronach granicy. Miejmy nadzieję, że ta pomoc nie ustanie, bo kierowcy na nią zasługują. Straż Graniczna apeluje do kierowców czekających w korkach, by przepuszczali transporty żywych zwierząt. W wielu miejscach tworzone są dla nich korytarze życia i do takiej praktyki zachęcają służby. Dodatkowo od wczoraj, od godziny 16, transport żywych zwierząt odbywa się przez przejście graniczne Gubinek-Guben. Ciekawe, kiedy powstaną zapowiedziane szybkie pasy dla transportu żywności i towarów szybko psujących się. Niestety nadal nie ma na ten temat informacji. Jak będzie coś wiadomo, na pewno o tym powiemy. W reakcji na wielokilometrowe korki Węgrzy otworzyli wczoraj dodatkowe przejścia graniczne. Jeden z korków ciągnął się na ponad 90 km. Spowodowane było to faktem, że ciężarówki mogły przekroczyć granicę Słowacja-Węgry tylko na jednym przejściu granicznym. Taka sama sytuacja była na granicy Węgier z Austrią. Od wczoraj ciężarówki mogą przemieszczać się już pięcioma przejściami granicznymi. Ich listę znajdziecie w opisie. Anglicy zastosowali artykuł 14 rozporządzenia 561 przez 2006 i rozluźnili zasady związane z czasem pracy kierowcy. Dołączyli do coraz dłuższej listy krajów stosujących ten artykuł, na której są już Polska, Hiszpania, Belgia, Norwegia, Szwecja, Austria i Dania. Złagodzone egzekwowanie przepisów o czasie pracy będzie obowiązywało w Anglii, Szkocji i Walii do 16 kwietnia, ale może być zniesione wcześniej. Trzeba śledzić informacje. Rozluźnienie przepisów dotyczy kierowców pojazdów zaangażowanych w dostarczanie żywności, artykułów nieżywnościowych koniecznych do utrzymania higieny oraz zaopatrzenia aptek. Trzeba podkreślić jednak, że nie dotyczy kierowców podejmujących dostawy bezpośrednio do konsumentów. Jeśli chodzi o nowe, tymczasowe limity w Anglii, to dzienny czas prowadzenia pojazdu został podniesiony do 11 godzin, zapotrzebowanie na odpoczynek dzienny zmniejszono do 9 godzin. Tygodniowy limit jazdy powiększono do 60 godzin, a dwutygodniowy do 96 godzin. Tygodniowy odpoczynek można teraz zacząć odbierać po 7 dobach, ale w ciągu dwóch tygodni nadal będą wymagane dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub regularny i skrócony okres odpoczynku. Nie wolno jednak łączyć tego z podniesieniem dziennego czasu prowadzenia pojazdu do 11 godzin, więc albo codziennie 11 godzin, albo 7 dób do odpoczynku tygodniowego. Na koniec Anglicy wydłużyli czas prowadzenia pojazdu do 5 godzin i 30 minut. W informacji dotyczącej rozluźnienia przepisów czytamy, że brytyjski departament transportu sugeruje, by kierowca, który przekroczy zwyczajowe limity, zrobił wydruk i powołał się na artykuł 12 na jego odwrocie. Więc pamiętajcie o tym również w Polsce. Pomimo że limity są zwiększone, trzeba zrobić wydruk, jeśli przekroczycie czas jazdy czy pracy. My sugerujemy, żeby oprócz powoływania się na artykuł 12 wpisać na wykresówce również artykuł 14 rozporządzenia 561 przez 2006. Przezorny, zawsze ubezpieczony, nawet w tak trudnych warunkach. Dodam, że te informacje podesłał nam widz kanału, wpisując hashtag transport kontrawirus. Bardzo dziękujemy. Na koniec trochę o naszym zdrowiu. WHO ostrzega, że przyjmowanie leków przeciwzapalnych, takich jak ibuprofen, przez osoby z objawami koronawirusa może przyczynić się do pogorszenia ich stanu zdrowia. W razie gorączki najlepiej wziąć lek zawierający paracetamol. Stanowisko to potwierdzają naukowcy z Niemiec, Francji i Szwajcarii. We Francji środki zawierające ibuprofen są obecnie dostępne tylko na receptę. W tej sytuacji wygląda na to, że na wszelki wypadek lepiej nie brać środków przeciwzapalnych i przeciwgorączkowych z ibuprofenem. Tą informacją kończymy. Wielka prośba o aktywne współdziałanie w informowaniu o sytuacji na granicach i na trasach w Europie. Przekazujmy sobie wiedzę pod hashtagiem Transport Kontrawirus. To co widzicie i wiecie jest szczególnie wartościowe, jeśli jesteście w trasie i pracujecie, żeby utrzymać gospodarkę w ruchu. Podzielcie się swoją relacją, a przydać się może wszystko, od informacji po zdjęcia. Dajcie znać innym kierowcom, jak wygląda sytuacja. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim kierowcom, którzy są teraz w trasie, za ich wysiłek i walkę o to, by nasza gospodarka przetrwała. Nie dawajcie się wirusowi, trzymajcie się w zdrowiu i nie zatrzymujcie się. Do usłyszenia!